Witam, przedstawiam powietrzne amortyzatory Sersantor NCX o skoku 63 mm, przeznaczony do rowerów trekkingowych na kołach 700C, czyli 28-calowych. Santur to tajwańska firma oferująca bardzo duży wybór amortyzatorów do prawie każdego typu rowerów. Niestety najczęściej spotyka się tańsze wersje NEX ze stalowymi lagami, które moim zdaniem warto wymienić na ten model. NCX zamiast ciężkiej stalowej sprężyny ma komorę powietrzną, więc można go ustawić dokładnie pod swoją wagę, a przy tym jego cena nie jest jeszcze porażająco wysoka, gdyż ten nowiutki egzemplarz kosztował tylko 420 zł. Jego bezpośrednią, dużo lepszą i niestety też dużo droższą konkurencją jest RockShox Paragon i jeśli tylko masz odpowiedni budżet, to zdecydowanie polecam do niego dopłacić. NCX, jak to typowy tańszy Santur, ma bardzo prostą budowę. W lewej goleni znajduje się sprężyna powietrzna, w prawej nierozbieralny tłumik z blokadą skoku, która może być tak jak w tym przypadku stopniowa i regulowana pokrętłem na koronie, lub blokowana z manetki na kierownicy. Ja jestem zwolennikiem tej wersji, gdyż na rowerze trekkingowym lub crossowym nikt nie walczy o cenne sekundy jak w XC i brak manetki oznacza czysty kokpit oraz jedną linkę mniej do serwisu. A skoro już zacząłem o serwisie, to jest on banalnie prosty. Żeby ściągnąć dolne lagi, należy odrobinę wykręcić śruby na ich końcach i puknąć w nie młotkiem. Nie ma tu żadnego oleju, więc praca jest w miarę czysta i ogranicza się do wytarcia wszystkiego i ponownego przesmarowania. Tą czynność moim zdaniem należy powtarzać raz w roku, jeśli jeździsz w lekkich warunkach. Ale jeśli deszcze i błota nie są Ci straszne, to nie zaszkodzi, jak spojrzysz do niego 3, a nawet 4 razy. Gdyż uszczelki prostych modeli Santura nie są rewelacyjne i szybko może się w nim zrobić bagno, a wtedy zatarcie to tylko kwestia czasu. Ten NCX, jak widać, ma aluminiową, kosmicznie długą 30-centymetrową rurę sterową oraz lagi górne pokryte złotą anodą, dzięki czemu waży poniżej 1800 g, a to moim zdaniem całkiem niezły wynik. Uważam, że ten model to przyzwoity amortyzator i warto nim zastąpić dużo cięższe stalowe sprężynowe kloce, które zazwyczaj fundują producenci. Szczególnie, że rowery crossowe i trekkingowe od lat dużo się nie zmieniły i zazwyczaj jak ktoś się na taki decyduje, to raczej zostaje z nim już na dłużej. Dzięki za obejrzenie. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało w komentarzach. A jeśli filmik Ci się podobał, zapraszam do stawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!